No hejka widzowie, dzisiaj jesteśmy na polu, bo chciałem wam dzisiaj sobie z wami tak luźnie pogadać o takich paru sprawach. No jak widzicie, jestem już na polu, kadr znany. No i patrzcie widzowie, koło naszego ogródka chodzę i uwaga, ten, patrzcie, czerwona truskawka, tam dalej, tam gdzieś też dalej, tutaj dalej, także patrzcie, na waszych oczach, o już sama się zerwała, na waszych oczach ją będę jadł, jest ich mega dużo. Czekajcie widzowie, bo jak jedną ręką to zielony jest łatwo ściągnąć. Czekajcie. O, uwaga. Jest jedzona. Ja tylko palce sobie wyczyszczę. O, jeszcze tutaj truskawkę, tutaj, no dużo jest. Trzymamy w koszyczku takim normalnym. Ale dobra, zaraz, dzisiaj w ogóle nie odrzeka miał być, bo dzisiaj inny temat, ale sam pokażę moje drzewko. Patrz, tak wygląda moje drzewko, dąb. To jest takie płaczące drzewko, co się idzie do góry. Nie idzie jeszcze prosto, tylko na dół. Że się fajnie rozwija. A jeszcze mamy drugie drzewko, co jest też takie podobne, ale inne. Mój cień. O, też idzie do góry i w bok. Mamy dwa drzewka płaczące. I pewnie się dziwicie, czemu są krótkie? No bo jest tak ciepło, że... A wcześniej to padało, a teraz jest upał. Nie, dobra. Widzowie, przechodzimy do tytułowego... do tytułowej części odcinka, no bo mi brakowało słowa. Do tytułowej części odcinka. Te truskawki to zaraz pozbieram, tylko... Zróbmy ten temat. Dobra, także widzowie, zrobimy taki temat. Jeden bardzo ważny. Znaczy ważny. No. Zrobimy po prostu temat. Ogarniemy i będziemy go z głowy. A temat dzisiejszego naszego odcinka brzmi: co chcecie, żebym nagrywał? Czy chcecie, żebym nagrywał coś o roślinach? Właśnie tak nieraz pokazuję drzewka, czy na przykład, nie wiem, coś o planetach wam opowiadał. To się wcale na tym nie znam. Nie wiem, na przykład o rasach psach, jaki... O! I to myślę, żeby na przykład o takich jakichś rasach psach, to by już dobre byłoby, że na przykład jaka jest najrzadsza rasa psa na świecie? Pewnie jakaś tam, a wiem jaka najrzadsza. Na dniach ją spotkałem w Rzeszowie, jak kiedyś byłem. To pan powiedział, że to jest najrzadsza rasa. Tylko nie pamiętam takiej dokładnej nazwy. Coś japoński. Ten pies jakby pochodzi z Japonii. I coś japoński, nie wiem, coś z Japonii. Że w Polsce jest tego mega mało, a w Japonii tego bardzo dużo. Także to jest bardzo rzadka rasa. No i na przykład bym właśnie o takich rzadkich rzeczach bym gadał, znaczy rozmawiał z wami. Na przykład o takich rzadkich rzeczach, co się rzadko dzieje w Polsce. O! I to już mam jeden pomysł, że rzadkie rzeczy, co się dzieje w Polsce. Na przykład. To jest pierwszy przykład. A drugi to nie wiem, na przykład o roślinach, zwierzętach, no o różnych ciekawostkach. To już jest drugi przykład. Trzeci przykład.
W sumie trzeciego przykładu to nie miałem zaplanowane, ale no właśnie, no takie podobne rzeczy byśmy mogli poruszyć. Tylko, że jak byłoby to live, to byście by mi od razu pytania zadawali na dole. No ja wam bym odpowiadała, że to nie jest live, to nie mogę. Także na razie mam tylko dwa sposoby. Ale jak mi coś jeszcze przyjdzie do głowy, to będę was informował, będę wam nagrywał. Tylko nie wiem, short albo nic nie, bo short to za krótki. Na przykład jakiś film, nie wiem, z gór, bo za miesiąc, 7 lipca, jadę do Wrocławia. Bo 7 lipca jadę do Wrocławia i tam na przykład byłoby bardzo ciekawe, dużo filmów. Tam mamy już zaplanowane atrakcje, bo tam jadę na 4 dni od 7 lipca do 11 lipca. Także myślę, że tam jest dwa filmy wrzucę. Także. A, zasłoniemy. Także znowu się przeniosłem tutaj do ogródku. Także no, takie film, tak z ciekawostek życia o świecie. O, takim. Także no, myślę, że byłoby ciekawie. Dajcie znać na dole w komentarzach, czy te pomysły się Wam podobają. A jeśli nie, to wy dajcie coś od siebie, ale nie o grach, nie o grach. Bo gry będą. Ale nie w tym czasie jeszcze. Nie w tym czasie, gry będą mega późno. Bo jak widzicie, mam już mnóstwo planów co do prywatniejszego życia niż to gier. No bo gier to co ja wam opowiadam? No nic. Bardziej tak ze mnie rozmawiam, jak nie nagrywam gier. A gdy to włączam muzykę i tyle. Także dawajcie mi nadal w komentarzach jakieś takie pomysły, tylko nie o grach, a o takich normalnych. Tak jak ja wam podałam przykłady. Na przykład możecie mi zadawać mi please dużo pytań, bo ja chcę wam odpowiadać. Także pliska, dużo pytań mi zadawajcie. No i co? Także Kasia, jaki był wczoraj film? Bo zapomniałam i widzicie, jakby to byłby live, to byście wy mi dano odpowiedzi. No, widzicie, jaką mam pamięć, po prostu. Patrzcie, mój cień kamery. O, teraz widać, o. Że zadawajcie dużo pytań, wszystkich i pomysły. Także no, pokażę wam borówki. O, już się tak wykwitają. Nasze boróweczki, tu mamy jeden grządek, tu drugi i tu trzeci. Tak one wyglądają. Także dzisiaj jest mega gorąco, ja idę zaraz do cienia, bo tu się ugotuję. A dzisiaj była minimalna. Tylko dwa razy zagrzmiało. A to nie była taka burza, burza, tylko padało trochę. Spytacie się, co z Frankiem? Franek je jedzenie. Także odkryliśmy. To już jest jeż. Franek. Bo na początku nie wiedzieliśmy, co dokarmiamy, czy kota, czy jeża. Ale odkryliśmy, że to jest jeż. Także jest, jest. Jest, jeż. Jest, jeż. Także o, jeszcze wam to pokażę. Ostatnio było tylko to. A patrzcie, teraz tu, już tu. Pszczoła. Tu. Się szybko wszystko rozwijam. Także jest, jesz, Franek. Także no, odkryjmy, że to jest, jesz, Franek. No, trudne słowo. Ale no, także łapeczka, subskrypcja, komentarz. No co, dawajcie dużo pomysłów, dużo pytań. Tylko nie o gier. Bo o grach to nic wam nie będę mówił na razie. Ale dużo pomysłów, dużo pytań. Także widzimy się w kolejnym odcinku. Hej!